Matusiak. Nie było łatwo, ale przyjął piłkę, przytrzymał. Szansa na gola numer 2. Oj, ląduje w siatce piłka. Bartosz Ślusarski, to była egzekucja. Ale całą akcję zrobił Radek Matusiak. Wydawało się, że on już został wybity z rytmu, gdzieś tam się zaraz przewróci. Utrzymał się na nogach, wszedł przed obrońców Arki, dograł tą piłkę. Bardzo dobrze Bartek Ślusarski znalazł się, praktycznie spadła mu piłka pod nogi. No i to, co powiedziałeś, Marcin, egzekucja, Norbert Witkowski bez szans. Proszę zobaczyć tutaj zachowanie Radka Matusiaka, jak wszedł przed Glawinę. W tym momencie właśnie nie przestraszył się go. Jeszcze tam chyba Jarabica. Mocno piłkę, ta gdzieś przeturlała się między nogami Michała Płotki. Nie wiem, czy pomagał sobie ręką przy przyjmowaniu piłki Radosław Matusiak. Będziemy to jeszcze rozstrzygać w trakcie tej transmisji. Ante Rozic, on zdezorientowany. Piłka przemknęła mu między nogami, a zamknął akcję bardzo skutecznym strzałem Bartosz Ślusarski.